serdecznie Was witam. Przede wszystkim dzisiaj gościmy to za paniami pana profesora Mariusza Rosatiego, ubiegającego się o mandat posła w naszym Europarlamencie. A dzisiaj przede wszystkim skorzystajmy jeszcze z okazji, że jest przewodniczącym, bardzo doświadczoną osobą w Komisji Finansów Publicznych naszego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. I oczywiście przy wsparciu nieocenionego naszego marszałka Obierka Kępowicza zapraszam do rozmowy na serio o Świnoujściu i Państwo, przede wszystkim dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie, żeby się tutaj spotkać w tym pięknym miejscu, na tym pięknym europejskim placu. Przyjechaliśmy do Świnoujścia, żeby przekonywać mieszkańców miasta do tego, żeby po pierwsze brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To są wybory bardzo ważne dla Polski, ponieważ Parlament Europejski wbrew pozorom wcale nie jest daleko od Polski. Decyduje o większości spraw, które mają wpływ na nasze codzienne życie. Przypomnę, że w Parlamencie Europejskim stanowi się ponad połowę prawa, które obowiązuje w Polsce, zwłaszcza prawa gospodarczego. I dlatego te wybory są rzeczywiście ważne, bo trzeba wybierać ludzi, którzy to prawo będą umieli stanowić i będą po prostu tworzyć przepisy korzystne dla Europy, ale korzystne dla Polski i tego regionu. A więc wybierajmy ludzi kompetentnych i znających Europę. I drugie przesłanie, z jakim tutaj przyjechałem, to takie, żebyście, zwracam się do mieszkańców miasta, żebyście głosowali na kandydatów Platformy Obywatelskiej, ponieważ to właśnie Platforma Obywatelska ma największe możliwości wpływania w Parlamencie Europejskim na jakość i kształt stanowionego prawa, ponieważ Platforma Obywatelska jest częścią największej partii europejskiej, Europejskiej Partii Ludowej. I z racji tego ma wpływ największy na to, co i o czym decyduje Parlament Europejski. A na liście Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego znajduje się szereg znamienitych przedstawicieli tego regionu. Państwo doskonale wiedzą, jacy są kandydaci. Ja mam ten zaszczyt również być na tej liście i jeżeli w związku z tymi wyborami są ze strony Państwa jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. No, nie wiem, czy ktoś z Państwa skakał ze spadochronem. Ja nie skakałem, ale to jest na pewno wspaniałe przeżycie. Ja mam wrażenie, że moim udziałem jest właśnie przeżycie niesłychanie ekscytujące. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być kandydatem z tego regionu i zaraz powiem dlaczego. Pomimo tego, że nie miałem zbyt intensywnych związków z zachodniopomorskim, to nie jest tak, że nie znam tego regionu. Ja już właśnie o tym wspominałem, bywałem tu w Świnoujściu na Baltic Business Forum przez kilka lat z rzędu, także mam pewną orientację, jeśli chodzi o charakterystykę regionu, jego potrzeby, główne jakby bolączki, a także oczekiwania. Ale powiedziałem, że jestem szczęśliwy, że mogę stąd kandydować, bo jestem przekonany, że ten region ma kilka bardzo ważnych zalet, mojego przynajmniej. Jeśli chodzi o orientację polityczną, to jest to taka orientacja centrowa, która bardzo odpowiada profilowi Platformy Obywatelskiej. Po drugie, jest to region, który ma wspaniałe walory turystyczno-krajoznawcze. Muszę powiedzieć, i to nie tylko pas przybrzeżny, prawda, czy możliwość właśnie turystyki związanej z wodą i z morzem, ale także i w głębi województwa znajdują się no po prostu urokliwe miejsca, pojezierze Drawskie czy lasy. To jest wszystko ogromny potencjał dla tego regionu. Po trzecie, ludzie tu są, to jest stosunkowo młode społeczeństwo, dobrze wykształcone. Macie kilka bardzo dobrych uczelni tutaj w tym regionie, co daje Wam znowu kolejny atut polegający na tym, że można tutaj rozwijać rozmaite rodzaje działalności gospodarczej, produkcji wymagającej po prostu kapitału ludzkiego, czy też no, intelektualnego wsadu. Także wreszcie może najważniejsze, to jest region bardzo otwarty na świat. I dzięki kontaktom z morzem, i dzięki położeniu przy granicy z Niemcami, to jest region, w którym mieszkają ludzie, którzy mają, no mogę powiedzieć, europejską i światową taką orientację. To akurat jest mi bardzo na rękę, dlatego że Polska jest krajem, który
korzysta na integracji europejskiej. Polska powinna być krajem, który jest zainteresowany bardzo pogłębianiem tej integracji. A tę integrację można pogłębiać właśnie z ludźmi takimi, jak jacy mieszkają tutaj na tym... Ale tunelu pan nam nie zbuduje. Nie, nie zbuduję tunelu, ale chcę powiedzieć, że będę podejmował działania. Mogę powiedzieć, że jestem po rozmowach w Warszawie z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury. Są pewne pomysły, jak to sfinansować, bo oczywiście o to głównie idzie dyskusja. I muszę powiedzieć, że to są plany całkowicie realne. Oczywiście mają związek z tym, że miasto współfinansowałoby do pewnego stopnia tę inwestycję dzięki dochodom, które będą płynęły z terminala LNG. I gdy do tego jeszcze dołożymy środki europejskie oraz środki nowo tworzonej czy nowo utworzonej firmy Polskie Inwestycje Rozwojowe, to wydaje mi się, że jest szansa, żeby tą przeprawę, żeby ten tunel zbudować i to nie tak bardzo odległo czasu. Wybory europejskie dotyczą bardzo wielu spraw. To oczywiście jest, jak pan słusznie powiedział, też i problematyka bezpieczeństwa Polski, prawda? Bo no nie możemy udawać, że za wschodnią granicą nic się nie stało. Doszło do jaskrawego naruszenia prawa międzynarodowego. Właściwie po raz pierwszy od II wojny światowej doszło również do zajęcia części niepodległego państwa siłą przez inne państwo. My chcemy się czuć bezpieczni, w związku z tym nic dziwnego, że ten temat jest jednak w tej chwili w centrum uwagi. Ja chcę powiedzieć, że im bardziej będziemy zintegrowani z Europą, im bardziej będziemy troszczyć się o to, żeby Europa była Europą solidarną, taką, którą łączy współodpowiedzialność za wszystkie państwa członkowskie, tym bardziej będziemy bezpieczni. Ale tak jak powiedziałem, nie tylko o to idzie w wyborach europejskich. Będą inne tematy, które będą dominować w najbliższych latach w Europie. Polityka energetyczna, klimatyczna. Będą kwestie związane z zatrudnieniem młodych ludzi. Będzie oczywiście sprawa polityki zagranicznej i polityki wobec takich państw jak Federacja Rosyjska. Chcemy w tych sprawach po prostu dochodzić do rozwiązań, które są korzystne dla Polski. Z czym pan tak naprawdę idzie do wyborów? Jako pan? Chciałby pan zmienić? Ja mam zamiar, tak jak powiedziałem, ja właśnie wymieniłem tych kilka spraw. Po pierwsze, pracować ze względu na moje przygotowanie, doświadczenie, kompetencje. Zresztą ja pracowałem w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego w Komisji do Spraw Polityki Gospodarczej i Pieniężnej. Chcę się skupić na sprawach rozwoju gospodarczego Polski i Europy, działać na rzecz wzrostu konkurencyjności, tworzenia nowych miejsc pracy. To jest jakby główny kierunek. Druga rzecz to jest polityka energetyczna Unii Europejskiej, także przekonać innych partnerów, że jednak bezpieczeństwo energetyczne nie może zakładać polegania w zbyt dużym stopniu na dostawach z jednego źródła, prawda? Że musimy zdywersyfikować źródła zaopatrzenia, że Polska powinna mieć gwarancję bezpieczeństwa energetycznego, niezależnie od tego, czy nam nasi wschodni partnerzy, jeśli można ich tak nazwać, będą zakręcali kurek, czy będą odkręcali kurek. Trzecia rzecz, wspomniałem o polityce klimatycznej. Wszystkim nam zależy na tym, żeby uniknąć szkodliwych skutków cywilizacyjnych związanych z rozwojem gospodarczym na klimat, ale też nie może to się odbywać kosztem polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw. Dlatego tutaj trzeba bardzo pilnować tych spraw z punktu widzenia interesów Polski. No i wreszcie solidarność europejska. Dla Polski, Polska jest ciągle krajem na dorobku. Na przyszłą teraz udało nam się wynegocjować bardzo duże pieniądze dla Polski. Właściwie jest to naprawdę ogromny sukces. Budżet europejski się skurczył, ale ale kwoty dla Polski się zwiększyły. Istnieje niebezpieczeństwo w Europie, że w najbliższych wyborach do parlamentu wejdzie duża grupa przedstawicieli nurtów eurosceptycznych czy wręcz antyeuropejskich. Ich hasłem jest ograniczenie współpracy europejskiej. Ich hasłem jest zmniejszenie budżetu i likwidacja pewnych polityk, w tym polityki spójności. To byłoby dla Polski bardzo niekorzystne, bo my chcemy korzystać ciągle z funduszy spójności. Mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o infrastrukturę, czy tworzenie, jak powiedziałem, nowych miejsc pracy, rozwój gospodarki innowacyjnej. Chcemy korzystać z tych pieniędzy i po prostu trzeba tam być, trzeba prowadzić tak negocjacje, pozyskiwać tak partnerów, żeby jednak ten wymiar solidarnościowy w zakresie finansowym, jeśli chodzi o pieniądze, ale w zakresie bezpieczeństwa też, prawda, żeby był dalej silnie obecny w Europie, żeby nie dopuścić, krótko mówiąc, do tego, żeby integracja europejska po prostu uległa rozluźnieniu albo wręcz się rozpadła.
bardzo. Proszę bardzo, również. No tak, się, tak nie powinno. A ja łapówkę. Nie mów tak, nie mów tak. A co, element rozrywki musi jakiś być. Numer PESEL-u. To trzeba sięgnąć chyba. Jak to jest na stresie od roku? Gdzie są moje dzieci? Rok, miesiąc, dzień, a potem już potem jest jakiś tam numer. Dziecko w nowym płaszczyku? Tak. 10 osób na każdym liście. Znaczy 80, 100 osób na wyborze. Zawsze ktoś jest najbliżej, można sobie znaleźć na tej liście, która ważne, żeby... Nie, no tak nie może być. Nie chodzi o politykę, ale politycy, jak załatwiają sprawy, podejmują decyzje, które dotykają waszego życia, to ma wartość. No właśnie, bardzo źle. No więc trzeba wybrać inny. Zgodę teraz jest okazja. Wybory dają taką okazję, żeby wybrać tych, których uważacie za lepszych. Następna będzie dopiero za 5 lat. Już mielibyśmy. Próbować kolejny raz, no nie można tak odpuścić. Chyba złych polityków wybierają dobrzy ludzie, którzy dzień wyboru zostają. Posłuchajcie. W rządzie w ogóle to jest gmina na stołku, nie wiem. Tego z górnej stołka... Okej, no dobra, ale macie szansę, są wybory, macie szansę, żeby wybrać inny. Macie szansę, żeby wybrać inny. Takie grą, wrzeszczają, a tych polityk zrobi przetek na miliard czy 2 miliardy. Zrobią sprawę, ucichnie, tak zakręcą, tak zamieszają, że... Ile było tego? Bo są dużo, bo są dużo. Afer i co? Nie jest tak do końca. Uciszone, przekręcone. Moskowski to zrobił z pieniędzmi, a to nie jest z funduszy wszystkich. A, z OFE, z tych OFE, to ja. A bo tu wracają, co z OFE, czy skądś przelewali, czy do OFE przelewali pieniądze? Przelewali 3 miliardy. A po drodze z przelania z konta do konta elektronicznie zginęło 200 tysięcy. Nie. No wyparowało. I się pyta pani redaktor, gdzie to poszło? Już nie wie. No to jak, no to ma być dobrze? W naszym kraju? Nie no, jeżeli ginie 200 tysięcy, to jest prokuratorska sprawa. No i powiedzieli to w radiu i pytali się i do tej pory jest cisza, spokój na tym kraju. Nie za tej sprawy może dochodzenie robią, ale pan wspomniał o tym OFE. To nie jest tak do końca z tego OFE, dlatego że w zamian za to, że tam OFE miało obowiązek wypłacać emerytury za 25 lat, a teraz ZUS będzie miał obowiązek wypłacać. To jest zamiana jednego zobowiązania państwowego na drugie. No. Tak samo i krzyczą. Także to nie jest... Ostatnio. No. O tym, jak on tam... O tranzystytach, tak? A co mamy w rządzie? Tranzystytów nie mamy w rządzie. Jeszcze. I to jeszcze od nas tam właśnie, od tego pana na P, tam właśnie jest taka fajna partia. Nie wiem, on tam od was pochodzi, to wie. Tak, bo tam jest budowanie. No dobra, ale my reprezentujemy... My reprezentujemy inną partię. Nie to, żebym miał coś przeciw komukolwiek, Można dyskutować, Jeżeli praca, znaczy ja wypowiem się do siebie, jeżeli praca pozwoli, będę w domu, no to pójdę, oczywiście. No to tak. Ale bardzo często jest tak, że akurat jest w delegacji... Tak? Aha, i nie ma jak. Można wziąć kartkę już, jak się naprawdę chce zagłosować. No, a tu jesteście na jakimś czasowym, tak? Do Szwecji. Ale co, jedziecie tirami, czy jak? Tak. Aha, kierowcy tam, wiesz? Tak, nawet taka sytuacja, przecież to jest śmiech na sali, każdy to wie, na pewno w polityce, że praca kierowcy polega na życiu poza domem i tak dalej, a na dokumentach jest najniższa krajowa. Tak, 1600 zł. Nic nie mówi, no super. Cisza. A w jakiej firmie pracujecie? Ale ktoś bierze za to kasiorkę, kochany. Nie, to trzeba by na pewno rządu transport bywali. Pracujecie w firmie prywatnej? Przychodka miała bardzo. A wiem, pan powie, to dlaczego się godzę. A co będzie robić? A to wyżywie rodzinę, nie? A to co i w Polsce?
Idzie coś, chciałem taki kredyt, no i to niestety. I na dwójka dzieci, no jak pan kredyt chce spłacić? No to taka prawda. I tutaj na przykład. Bardzo dobrze. I tutaj się macie okrada. Odwieszone oczekiwania, nie? Ale no państwo naprawdę. Państwo się okrada, no. bo budżet państwa jak gdyby im większa, no to od tego jakiś tam procent podatku. No ustali, aha, najmniejsze ubezpieczenie, najniższa krajowa, 2,5 tysiąca. I od tego odprowadzić podatek. Każdy jeden pracownik. No, to jest no, dopiero, ale myśmy... to są pieniądze. No dobrze, no to przecież podnosimy te płace. Ona jest w tym roku 1680. W zeszłym roku 1600, poprzednio była nie, 2 lata temu, 3 lata temu, 1600. Skupmy, no mamy, widzi pan co się dzieje, matki niepełnosprawne domagają się więcej pieniędzy. Ja akurat wiem jak jest z tym budżetem, trzeba obłożyć podatkami. Albo jeszcze bardziej robi dług. Panie ministrze, panie pośle, skąd będą pieniądze w budżecie, jeżeli na włoskie pendolino 3 miliardy? Po co? Jak nasze tory nie są przygotowane nawet do 150 km. Fabryka w Solcu Kujawskim, w Bydgoszczy, na Śląsku jest w stanie w tej chwili zrobić taki sam pociąg jak pendolino. Wie pan za jaką sumę? 3? Za 1,3 miliarda. No wie pan, no, nie wierzę w to, a, 10, a chwileczkę, a już Warszawka mówi, bo mam rodzinę w Gdańsku, w Warszawie, w Białymstoku. Warszawka już mówi, wie pan co, że już 10% od 3 miliardów to będzie się czym dzielić. Nie wiem, może to jest plotka. I niech jeszcze jedno, mam. No. Ja platformę szanowałem, a wie pan dlaczego przestałem szanować? No. Bo się nie liczy z opinią publiczną. Daję przykład. Akta, działkowcy, kolejarze. Akta, proszę pana, jak najbardziej się liczy z opinią. No jak Tusk podwinął po ciebie ogon, jak wyszło kilkaset tysięcy. Czy nie liczy? Aha, ale gdyby nie wyszli, to by było. No dobrze, bo z drugiej strony, wie pan, z aktami jest taka jednoznaczna sprawa, z drugiej strony mamy prawa twórców, którzy chcą też korzystać z tego. Ale lepiej pojechać do Amerykanów. Nie, nawet nie bałaganu. Z akta nawet rząd poszedł na ustępstwo. On teraz najnowszy sygnał ze Świnoujścia. Do Goleniowa, proszę pana, jest nie do pasmówki. Teraz tiry, a jeszcze jak przyjdą te, wczoraj prezydent nas mówił, bo ja się z nim zgadzam. Jak będą te, proszę pana, będzie gaz płynny w tych baniakach jeździł, nie daj Bóg. Rurą, ale cysterny też będą. Cysterny będą. No i teraz na jednej pasmówce się zderzy tir z takim baniakiem. Wie pan co to będzie? Wie pan, ale na całym świecie są terminale do importu. Ale dlaczego Platforma nie chce się zgodzić, żeby dogolinować dwupasmówkę? Przecież tutaj droga. O brak zgody. A o co chodzi? O brak pieniędzy. Ja pokażę 10 wiek, gdzie są pieniądze. Droga jest sześć. Jeszcze po tym województwie wszyscy mówią o drogę. Obwodnica Szczecinka, droga jest 6, droga jest 11 i tak dalej. Proszę tak bardzo. Zerwać umowę z makareniożami. I proszę bardzo, za 1,2 miliarda zbudują nasi. I będzie 2 miliardy na drogę. A ja ale to właśnie, dlaczego pendolino pan jest ministrem? Proszę pana. Właśnie dlaczego? A pan zadaje naiwne pytanie. A dlaczego pan nie jest ministrem? Bo ja nie jestem taki mądry jak pan. Ja nie jestem mądry, ja tylko proszę pana logicznie rozumuję. Logicznie rozumiem. Do Warszawy jak się szybko jedzie. Było lepiej, ale mimo wszystko. S3 jest zbudowane, wie pan, od Szczecina do Warszawa prawie. No, nie było tego. No tak, ale proszę pana. A pan mówi, a tutaj nie jest zbudowane. No zbudują, tylko to będą pieniądze, to się zbuduje i od razu Kraków. Ale proszę pana, brak wyobraźni. Ja nie mówię, że pana, absolutnie. Tylko ministra komunikacji. Ale proszę pana, jeżeli się daje na ministra obrony, psychiatrę, Klicha, to mamy wojsko to, co mamy. To pani patrzy teraz, tutaj 30-letni złom stoi. Nic nie przybyło tutaj. No. Marynarka jest zgnojona. Możemy kontynuować tą rozmowę. Niech pan nie traci. Spotkanie w Sonacie, także niech pan nie traci nadziei wiary w Platformę. Ja nie tracę. Proszę pana, jeżeli platforma, wie pan, ja nie mówię, że tak jest, tak czy inaczej, tylko jedną rzecz. Platforma się nie liczy z opinią publiczną. Absolutnie. Proszę pana, posłuchać wystarczy na Polsacie. Państwo w państwie i pani Jaworowicz. I mamy cały przegląd historii.
dni już nie trzeba z nimi rozmawiać. A ja politykom nie wierzę, żadnym. Ani z lewej, ani ze środka nie sprawy. Panu wierzy, bo, pan, bo pana ogląda w telewizji, pan głupot nie gada. Ale wie pan, pani powołuje się na przypadki Jaworowicz. Ona robi dobrą robotę, pani Jaworowicz. Ale to są przypadki, to jest 38-milionowy kraj. No zdarzają się przypadki. Jak ona o jednej takiej sprawie mówi raz na tydzień, no to Boże, no zdarza się kilkadziesiąt takich, czy 200 przypadków w roku. Te pitrze, ale nie można mówić, że w ogóle tak to państwo działa. Występowała non-stop na antenie. Panie pośle, no, pani Jaworowicz. Pani Jaworowicz jest od 10 lat. Brak byłoby jej czasu na antenie, proszę. I teraz co tydzień porusza trzy sprawy. Niech pan policzy. Przepraszamy państwa, pan profesor, bo mieszkańcy czekają już w Sonacie. Zapraszamy. Zbudować naraz wszystkich dróg i wszystkim dać. Co za różnica, kto będzie? Nie, to na różnicę. Kaczyński pani, na pewno, nie? Na Kaczyńskiego nie pójdę. No to jest sanacyjny pani, człowiek. Naprawdę, taki... proszę, no tak, no tutaj akurat się zgadzam, ale... To większość ludzi się zgadza. Większość ale powiem dlatego... pani, co dobre czy złe rządy, naprawdę jest wielka różnica. Proszę patrzeć na Grecję, do jakiego bałaganu już niepewno ostrzej doprowadzili tam rządzący, a z kolei, nie wiem, na Szwecję czy Finlandię, to jest porządek. No po prostu trzeba wybierać ludzi z sobą. Mimo wszystko nie doprowadzać do katastrofy. Ale nie zawsze się bałam, na pewno Kaczyński udać. Nie wejdzie do rządu. To nas akurat, to nas łączy. Nie wygadniałem. Zapraszamy. Przyjęli państwo zaproszenie, aby się tutaj spotkać ze mną, z panem marszałkiem i jeszcze z działaczami Platformy Obywatelskiej tutaj ze Świnoujścia. Przyjechałem tu, żeby państwa namawiać do dwóch rzeczy. Po pierwsze do tego, żeby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby nie zostać w domu tego dnia i żeby pójść głosować. I chcę powiedzieć, dlaczego to są wybory bardzo ważne dla Polski. Po pierwsze, w Parlamencie Europejskim, o czym nie wszyscy wiedzą, uchwala się ponad połowę prawa, które obowiązuje w Polsce. To wynika z naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawo gospodarcze, czy prawo dotyczące ochrony środowiska, czy transportu. Większość przepisów prawa stanowi się właśnie w Parlamencie Europejskim. A jeśli tak, to trzeba mieć w tym parlamencie przedstawicieli rozsądnych, sensownych, no takich, którzy będą stanowili dobre prawo, dobre dla nas tutaj, dla Polski, dla regionu, i dobre dla Europy. To po pierwsze. Po drugie, najbliższe wybory do parlamentu są również ważne z drugiego powodu. Mianowicie istnieje duże ryzyko, że w tych wyborach dużo głosów mogą uzyskać przedstawiciele partii antyeuropejskich, antyintegracyjnych, można powiedzieć, czyli tacy, którzy uważają, że Europa, że państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny się zamykać raczej, a nie otwierać ludzi w Unii Europejskiej. Są to ludzie, którzy proponują nałożyć znowu bariery na handel. To są pomysły dla Polski bardzo niebezpieczne, dlatego że Polska korzysta, Polska, polscy obywatele, Polacy korzystają z tego, że jesteśmy po pierwsze częścią całej Unii Europejskiej, bo nasze przedsiębiorstwa mogą swobodnie eksportować, sprzedawać swoje towary na całym wielkim rynku, a oprócz tego przecież nasi obywatele mogą też swobodnie podróżować. Trzeba w związku z tym wybierać takie osoby, takich ludzi, którzy po prostu będą pilnowali tego, żeby Europa się wewnętrznie nie podzieliła, żeby Europa po prostu pozostała Europą solidarną, solidarną ze wszystkimi swoimi państwami. I to jest drugi powód, dla którego zachęcam państwa, aby jednak głosować. W marginalnym znaczeniu. Te partie nie mają wpływu na sprawy europejskie. I w związku z tym głosowanie na tych kandydatów, no w dużym stopniu może okazać się głosem straconym. Proszę zwrócić uwagę, że pomimo krytycznego bardzo stosunku, jaki mamy do działań Rosji, polski rząd, rząd Donalda Tuska, nie utracił kontaktu z partnerami europejskimi w tej sprawie. Nie jesteśmy traktowani jako szaleni rusofobowie, prawda? Nie jesteśmy traktowani jako osoby, które się nie umieją z nikim dogadać. Właśnie dzięki temu, że Polska, zarówno retoryka, jak i działania Polski obliczone na pozyskiwanie cały czas jakby wspólnego stanowiska Unii Europejskiej
właśnie nie były radykalne, takie jak niektóre propozycje, które słyszeliśmy z ust niektórych posłów, ale głównie opozycyjnych partii, powiedzmy się szczerze, to dzięki temu Polska zachowała wpływ na to, co robi Unia Europejska. Szanowni Państwo, my w pojedynkę naprawdę nie jesteśmy w stanie boksować się z koniem, jakim jest Federacja Rosyjska. Ale możemy odnieść sukces, jak najbardziej. I mamy przewagę, jeżeli działamy jako cała Unia Europejska. Ja mówiłem wcześniej o tej potrzebie solidarności. Unia musi mówić jednym głosem, tylko wtedy będzie Unią silną, skuteczną, której inne państwa będą się liczyły i słuchały. Jeżeli ja słyszę pomysły szalone czy nieodpowiedzialne, że mamy robić, zerwać z Rosją stosunki albo w ogóle rozpocząć jakieś takie wrogie działania, to jest wymachiwanie, jak powiedziałem, szabelką bez pokrycia. Niestety mamy takich polityków i mamy takich też europosłów, którzy by chętnie do tego nawoływali. Ale na szczęście mamy rząd odpowiedzialny, który jest stanowczy, ale też wie, w jakich warunkach geopolitycznych i międzynarodowych działa. Jeśli o sprawę Świnoujścia, to oczywiście jest to kluczowa sprawa, jeśli chodzi o ten tunel. Ja za chwilę poproszę jeszcze o szczegóły, pan marszałek wie więcej, ale ja też miałem okazję odbyć na ten temat rozmowy, zanim rozpocząłem jako tutaj tę serię spotkań w Ministerstwie Infrastruktury. Jest pomysł i jest projekt finansowy, żeby zrealizować wreszcie to połączenie, żeby wybudować jedną nitkę tunelu drogowego, który po prostu połączy na stałe Uznam z Wolinem. I wydaje się, że jeżeli, od razu mogę powiedzieć, że to jest pomysł, który zakłada wykorzystanie dochodów miasta z tytułu terminala LNG. To zresztą świadczy o tym, jak rozsądną decyzję podjęło miasto, prawda, decydując się na tę inwestycję. Ona będzie źródłem stałych dochodów przez wiele, wiele lat i dzięki tym dochodom będzie można część kosztów tej inwestycji, tego tunelu zrealizować. Oprócz tego oczywiście trzeba będzie sięgnąć po pieniądze europejskie i jeszcze dodatkowo środki, które dostarczą polskie instytucje finansowe, takie jak BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polskie Inwestycje Rozwojowe. Ten projekt nabiera kształtów, to już nie jest całkowita fikcja. Ja mam taką nadzieję, panie marszałku, liczę, że pan to jakby tak uszczegółowi i złoży pan tu odpowiednie obietnice. Ja mam nadzieję, że naprawdę w ciągu najbliższych 5 lat ten projekt przynajmniej się na pewno rozpocznie. Ta sprawa oczywiście utknęła swego czasu w martwym punkcie, bo jest tak, że ten temat gdzieś... Ja nie chciałbym powiedzieć, że on jest od wyborów do wyborów, bo ja jestem taką osobą, która tutaj żyje, mieszka i często się tutaj komunikuje, a więc sama doświadcza tego problemu logistycznego, tego problemu bariery, jaką jest przeprawa drogowa. I ja mogę przypominać sobie, jak właśnie politycy, niektórzy tutaj stawali nad brzegiem rzeki i obiecywali, że będzie i zapisywali pieniądze niewspółmierne do zadania. Tak? No bo te pieniądze, które były, następnie się miały kryć za tym, że rozwiążemy ten problem, wybudujemy tunel, a tylko że pokazujemy tam niewielką ilość pieniędzy na to, to nie jest poważne podejście. Ja zajmuję się poważnym rozwiązywaniem problemów, co za tym idzie. Nie ukrywam, że nie ma takiego wielkiego entuzjazmu, żeby wydać 800 milionów złotych na ten tunel w Warszawie bez multum różnych innych działań i potrzeb. Natomiast dlatego też starałem się wypracować i nie ukrywam, że to w dużej mierze jest nasza zachodniopomorska idea tego montażu finansowego. A więc zbudowania takiego, można powiedzieć, konsorcjum. A więc z jednej strony trochę funduszy unijnych, z drugiej strony trochę pieniędzy budżetowych, które przecież oszczędzimy dzięki temu, że przeprawa będzie miała wymiar tylko i wyłącznie ten awaryjny, powiedzmy sobie taki, bo ona dalej będzie musiała przy tym wariancie jednorurowym pozostać. Do tego no, ten nowy mechanizm finansowy zwrotny, bo tam trzeba pieniądze oddać, jakim są polskie inwestycje rozwojowe. I do tego wreszcie dochody z gazoportu, które niedługo zaczną płynąć do kasy miasta. Ja zaprosiłem wszystkich tych aktorów na takie wspólne spotkania i wszyscy powiedzieli, co do idei, tak, to jest świetny pomysł, zmontujmy zróbmy taki montaż i dzięki temu rozwiążmy w końcu ten problem. Natomiast, ponieważ jak to jest zwykle tak w życiu, jak jest za dużo aktorów, to też te procesy tak pomału, te żarna pomału mielą, ale ja powiem tak, w zeszłym tygodniu
ubiegłym tygodniu spotkałem się w czwartek z panią wicepremier Wielkowską i rozmawiałem na ten temat. Zapewniła mnie, że będzie ze swojej strony popychała sprawę tunelu do przodu. Więc zakładam, że to wyzwanie traktuję naprawdę bardzo poważnie. Moją aspiracją jest to, żeby do końca roku w formie choćby listu intencyjnego zawrzeć ten pakiet tego montażu finansowego. Bo ja też chcę powiedzieć, jakąś małą cegiełkę też chcielibyśmy jako województwo włożyć. I oto parę tygodni temu ogłosiłem konkurs na dokumentacje projektowe pod kluczowe zadania na przyszłą perspektywę finansową, a więc tą, którą teraz wchodzimy. Bo chciałbym, żeby dzięki temu Świnoujście dostało pieniądze na opracowanie dokumentacji, już tej dokumentacji tak zwanego programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą już do przetargu na wykonanie. I mam nadzieję, że ta nasza cegiełka, pieniądze unijne, PIR, miasto uda się zebrać, zadeklarować, podpisać wspólny list intencyjny i rozpisać kolejne kroki na nut. Jeżeli nam się to uda, to ja uważam, że to już będzie, już wtedy pójdzie do przodu, bo tak naprawdę jak jest już montaż finansowy, to nie ma żadnych przeszkód. Dzisiaj wszystko można wybudować pod jednym warunkiem, że są pieniądze.